Dobry wieczór Państwu w kolejnej audycji z cyklu Pytacie, Odpowiadamy. Pierwsze pytanie, które napłynęło do nas w ciągu tego tygodnia, dotyczyło miejsca, w którym dawniej znajdował się Kościół Świętego Ducha i Świętego Jerzego, Kościół Szpitalny. Pytanie pojawiło się w związku z wykładem z poprzedniej soboty związanym z niemieckim przedmieściem. Także dziś postaramy się odpowiedzieć, nieco przybliżyć sylwetkę dawnej namysłowskiej świątyni, którą widzimy na slajdzie tytułowym na rycinie Friedricha Bernarda Wernera z połowy XVIII wieku. Po prawej stronie widoczna brama wrocławska, na lewo od niej budynek odwachu, strażnicy, dalej szpital i kościół szpitalny, ruina kościoła szpitalnego, określana w literaturze jako kościół Świętego Ducha, Świętego Jerzego, również miano kościoła Świętego Klemensa się pojawia na ikonografii. I dwa budynki prawdopodobnie mieszkalne. O tym, gdzie dokładnie ten budynek się znajdował, również dzisiaj powiemy. A teraz troszkę o jego historii. Ilustracja z lewej to jest płyta nagrobna z katedry w Nysie, z Bazyliki Świętego Jakuba i Świętej Agnieszki, przedstawiająca biskupa wrocławskiego Wacława Legnickiego. Biskup wrocławski, a nazwisko Legnicki. To nie jest nazwisko, to jest określenie gałęzi rodu piastowskiego, z której się wywodził, to jest syn księcia również Wacława Legnickiego, który przez pewien okres swojego życia władał namysłowem, a wnuk księcia Bolesława III Rozrzutnego, również władcy między innymi Namysłowa, ale również Brzegu i Legnicy. I to jest postać związana z początkiem historii szpitala i kościoła Świętego Ducha. W dokumencie z 22 grudnia 1384 roku biskup ten w tym wystawionym dokumencie zezwolił na wzniesienie w Namysłowie szpitala dla ubogich. W łacinie zapis ten brzmi Hospitium in opido nam slav pro pauperibus. Z kolei postać po prawej stronie w stroju biskupim to Konrad IV Oleśnicki. IV, bo każdy książę z tego rodu nosił imię Konrad. Konrad I, niezależny książę namysłowski, jego syn Konrad II, wnuk Konrad III i czterej prawnukowie o imieniu również Konrad. Nawet pięciu prawnuków, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Także pięciu braci, każdy o tym samym imieniu, rozróżniani czy to cyframi, czy pseudonimami. I najstarszy z nich, Konrad IV, był biskupem wrocławskim. W roku 1437 potwierdził on fundację Mikołaja Tille, mieszczanina namysłowskiego, który ofiarował czynsz w wysokości 12 grzywien srebra na wykonanie nowego ołtarza w kościele Świętego Ducha, w kościele szpitalnym. Ołtarz ten miał być poświęcony Najświętszej Marii Pannie i kilku świętym, Jerzemu, Mikołajowi, Łazarzowi, Marcie, Annie i Magdalenie. Także z tymi dwoma biskupami wrocławskimi informacje związane. Tu na tym slajdzie ilustracje dwóch najważniejszych świątyń średniowiecznego i nowożytnego Namysłowa. Po lewej kościół świętych Piotra i Pawła, po prawej kościół franciszkański, początkowo pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, później świętego Piotra z Alkantary, obecnie Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary. Te dwa obiekty sakralne razem ze szpitalem były obiektem donacji testamentowej z roku 1423. 21 października 1423 roku pojawił się zapis testamentowy Piotra i Jana Baumgartenów. Była w nim informacja o przekazaniu ich majątków trzem obiektom sakralnym w równej części, czyli 1/3 dla kościoła Piotra i Pawła, 1/3 dla kościoła franciszkanów i 1/3 dla szpitala i kościoła Świętego Ducha. Kolejny zapis pojawia się w roku 1458. Również po równej części trzy obiekty otrzymują. Przekazuje Matias Siracki dokładnie 7 2/3 grzywny srebra przypadają szpitalowi. To jest równowartość około 2 kg czystego kruszcu srebrnego. I również jeszcze jeden przekaz, tym razem dotyczący nieruchomości. Mieszczanin Bernard Werner 27 kwietnia 1500 roku przekazał kościołom i szpitalowi swoją jatkę, czyli stragan rzeźniczy, który prawdopodobnie na
rynku miejskim. Posiadał tutaj kolejny widok, to panorama Namysłowa widzianego od północy, część planu miasta Pecolda z roku 1718, czyli początek XVIII wieku, i widzimy między nimi ruinę kościoła Świętego Ducha i Świętego Jerzego, kościoła szpitalnego. Nie znamy wizerunku obiektu z czasów jego świetności, czyli kiedy nie znajdował się w ruinie. Jeden taki wizerunek przypisywany temu budynkowi jest, ale prawdopodobnie odnosi się on do innego miejsca, o tym za jakiś czas. Tutaj mamy więcej budynków zaznaczone po kolei. Baszta piekarska, która znajduje się w okolicach remizy strażackiej, wieża Bramy Krakowskiej, kościół Piotra i Pawła, Brama Krakowska, ratusz, kościół franciszkański, ruina kościoła Świętego Ducha, Brama Wrocławska, zamek i zewnętrzna Brama Wrocławska, czyli strażnica przy moście zamkowym od strony Oleśnickiej, wjeżdżając do miasta, ten most do dzisiaj istnieje, także zewnętrzna i wewnętrzna Brama Wrocławska. No tu podobny widok, ale to już panorama autorstwa Wernera, 40 około lat później, połowa XVIII wieku, podobne obiekty widoczne i tutaj też ruiny kościoła mamy zaznaczoną. Sam kościół powstał w latach 1405-1409 przy szpitalu jako kościół szpitalny. Wcześniej w tym miejscu funkcjonowała kaplica. Posługę w kościele pełnił duchowny zwany rektorem, nominowany przez Radę Miejską i przez Radę opłacany. Już w 1409 roku, 19 sierpnia, wzmiankuje się ołtarz poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Prawdopodobnie jest to związane z położonym po sąsiedzku kościołem franciszkańskim i pełnieniem przez jednego z zakonników roli właśnie tego rektora, kapelana kościoła szpitalnego. Tutaj mamy ten wspomniany plan miasta Pecolda z roku 1718 z zaznaczonym kościołem Świętego Ducha, tutaj w przybliżeniu w tym miejscu, w pobliżu oznaczonym literem A zamku, literką X kościoła i klasztoru franciszkanów i tu literka I to brama wrocławska. W tej okolicy to mamy przedmieście wrocławskie, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Jeśli chodzi o kolejne informacje, to wiemy, że w roku 1486 były głoszone w kościele Świętego Ducha kazania w języku polskim. Co najmniej od tego roku, bo wówczas mamy zmiankę. Wcześniej te kazania głoszone były w kościele franciszkańskim. 12 stycznia 1486 roku sprzedano w mieście czynsz o wysokości 6 wiardunków. To jest równowartość około 380 gramów srebra za 8,5 ciężkiej grzywny, czyli około 2,15 kg srebra, czyli 2 kg 150 gram. Po śmierci nabywcy ten czynsz miał być przekazany ku uposażeniu polskiemu kaznodziei, czyli duchownemu głoszącemu kazania w kościele Świętego Ducha. I znamy z imienia jednego co najmniej kaznodzieje o imieniu Hieronim, który zmarł w roku 1558. Nie znamy imienia kaznodziei, który w 1537 roku 23 listopada nabył w mieście czynsz o wartości 16 groszy w przeliczeniu na srebrną kruszec, to jest 202,5 grama za 8,5 ciężkiej grzywny. Podobnie jak wcześniej, czyli za te 2,15 kg srebra. Tutaj ta różnica wynosi, związana jest zapewne z tym, na jaki czas był ten czynsz, z jakiego czasu ten czynsz był kupowany. Kolejna wzmianka jest w roku 1538. 8 sierpnia wzmiankowany jest kolejny ołtarz w kościele poświęcony świętym Łazarzowi, Magdalenie i Marcie. W tym samym roku Rada Miejska wydała zezwolenie na budowę browaru zamkowego i on się miał znaleźć albo przy klasztorze, czyli gdzieś w tym miejscu, albo przy szpitalu. I wiedząc z późniejszej ikonografii, wiedząc jak obecnie te zabudowania browarne wyglądają, to wiemy, że one w obydwu kierunkach się rozciągają, otaczają zamek z różnych stron, a ta najstarsza część właśnie w stronę szpitala była wybudowana. Za chwilkę to sobie zobaczymy na kolejnej panoramie. Tutaj mamy panoramę Wernera, połowa wieku XVIII i tutaj mamy budynek browaru położony właśnie w pobliżu Bramy Wrocławskiej i kościoła Świętego Ducha, który mamy zaznaczony tutaj.
tu nie, z nieco innego kąta ta sama panorama. I wizerunek ruiny kościoła również w połowie XVIII wieku. Fryderyk Bernard Werner stworzył te dwie ryciny, które teraz widzimy. Kościół uległ ruinie w roku 1619. 6 grudnia tego roku miał miejsce wielki pożar Namysłowa. Powstał w następstwie uderzenia pioruna. W wyniku jego spłonęło praktycznie całe miasto, za wyjątkiem szkoły i ratusza. Kościół spłonął, nie został już odbudowany. Prawdopodobnie był wykorzystywany przez pewien czas jako spichlerz. Taka wzmianka jest z roku 1654. Tutaj jest taka późniejsza praca Wernera pokazująca budynek znajdujący się w pobliżu Bramy Wrocławskiej, tak łudząco podobna do prezentowanej na początku prezentacji, przedstawiająca budynek odbudowany. I tutaj prawdopodobnie nie chodzi o to, że powstał na nowo odbudowany Kościół Świętego Ducha w pewnym momencie, chociaż nie można tego wykluczyć patrząc na tę rycinę, ale prawdopodobnie chodzi tu o nowy obiekt sakralny, czyli zbór protestancki, który powstał w Namysłowie w połowie XVIII wieku. Być może Werner, nie znając jego prawdziwej lokalizacji, słysząc taką informację, że powstał być może w wyniku odbudowy właśnie tego spalonego kościoła, wykonał taką rycinę. Tak naprawdę ten zbór powstał w innym miejscu, na rogu ulic Szkolnej i Dibuła, na miejscu, gdzie obecnie stoi Izba Regionalna. A jeśli chodzi o same losy miejsca, w którym znajdował się Kościół Świętego Ducha, to jego ostatki, pozostałości, te ruiny zostały rozebrane w roku 1767 i mniej więcej w tym rejonie stanął kilkadziesiąt lat później, w latach 1787-89, Kościół Ewangelicki, Kościół Świętego Andrzeja, widoczny na prezentowanej pocztówce. Częściowo wykorzystano materiał. Literatura wspomina o tym, że przy północnej elewacji, czyli widocznej, tutaj została cegła rozbiórkowa z Kościoła Świętego Ducha wykorzystana. Lokalizacja. Tutaj zaznaczyliśmy różnymi kolorami obiekty, które znajdowały się dawniej w tym miejscu. Brąz to jest Brama Wrocławska. Kolor żółty to jest taka przybliżona naszym zdaniem lokalizacja Kościoła Świętego Ducha, Świętego Jerzego. A srebrny to jest Kościół Ewangelicki Świętego Andrzeja. Tutaj jeszcze jedna kamienica znajdowała się dawniej między kościołem a kamienicą 3 maja 23. Tak, i zadajemy jeszcze sobie pytanie, czy Kościół Świętego Ducha był związany z zakonem Ducha Świętego, który w średniowieczu powstał we Francji. Czy jego wezwanie było przypadkiem, czy też nie, skoro sam kościół znajdował się przy szpitalu, pełnił funkcję takiego kościoła szpitalnego, oprócz tego, że był również miejscem, w którym na kazania chodziła polska ludność namysłowej i okolic. Prawdopodobnie funkcja zakonu Ducha Świętego, który powstał jako zakon rycerski opiekujący się biednymi, chorymi i dziećmi porzuconymi przez rodziców, wiąże się z tym, że być może na początku działalności, w pewnym momencie również zakon ten w Namysłowie się znajdował, funkcjonował. Sam zakon powstał w roku około roku 1180, założony przez templariusza Gwidona z Montpellier, który w rodzinnej miejscowości ufundował taki szpital dla biednych i porzuconych dzieci. Po 18 latach, w kwietniu 1198, regułę zakonu zatwierdził ówczesny papież Innocenty III. Kilka lat później nadał pierwszy szpital w Rzymie duchakom, szpital Sancta Maria de Saxia, którego nazwa uległa w skrótce zmianie na Hospitali de Sancti Spirito de Saxia, czyli Szpital Świętego Ducha de Saxia. W ciągu kolejnych wieków zakon stopniowo tracił militarny charakter, jednocześnie malało jego znaczenie. Często jego świeccy członkowie mieli pewne zakusy wobec majątku zakonu, który w pewnym momencie stał się dosyć majętny. Finalnie na przełomie wieku XVII i XVIII duchacy mieli już tylko ten jedyny szpital w Rzymie, który został im podarowany jeszcze pod koniec wieku XII. W roku 1711 zakon został włączony w struktury innego zakonu rycerskiego, zakonu świętego Łazarza z Jerozolimy, potocznie zwanego Lazarytami, a w 1783 duchacy zostali skasowani, zlikwidowana została męska gałąź tego zakonu. Co ciekawe, przetrwała gałąź żeńska. Na fotografii widzimy dom
generalny zgromadzenia w Krakowie, w którym siostry duchaczki funkcjonują do dzisiaj. I kilka słów na temat pobytu, losów zakonów na ziemiach polskich, bo w roku 1220 duchaków sprowadził do Prądnika Białego, obecnie w części Krakowa, biskup krakowski Iwo Odrowąż. Ten szpital był pierwszą w okolicy placówką, która zajmowała się niesieniem pomocy chorym, ubogim, potrzebującym. Po kilkudziesięciu latach, w 1244, biskup Jan Prandota przeniósł szpital duchaków do Krakowa w obręb murów miejskich. Także myślę, że tutaj na temat dawnego kościoła, też próbując nawiązać do tego, czy byłem związany z jednym z średniowiecznych zakonów rycerskich, troszkę informacji przekazaliśmy. Jak najbardziej zachęcamy do zadawania kolejnych pytań, na które będziemy się starać odpowiedzieć. Na ten moment tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.